Dzień dobry, witam Państwa w następnej części poradnika Autodesk Fusion 365 minut. Dzisiaj porozmawiamy o rysowaniu precyzyjnym za pomocą linii. I obiecuję, że ten dzisiejszy poradnik, ta część merytoryczna, jak zawsze, nie powinna przekroczyć nam tutaj 5 minut. Uruchamiam stoper i zabieram się do pracy, tak aby nie tracić czasu. Rysowanie precyzyjne. W poprzednim odcinku tworzyłem schody, nie patrząc zupełnie na wymiar. Teraz chciałbym stworzyć te schody, podając konkretny wymiar poszczególnego stopnia. W tym celu wybieram Create Sketch. Wybieram sobie płaszczyznę z widoku od góry. Moja kostka również przewróciła się na widok od góry. Wybieram sobie linię i zaczynam tworzyć te schodki. Mój punkt jest startowym, chociaż mógłbym sobie zjechać tutaj rączką troszkę w dół, bo lubię mieć tą część, ten nasz punkt zerowy, tak mniej więcej. Tu abym widział cały ekran, więc teraz jeszcze raz wybiorę linię. Mój punkt startowy będzie dokładnie w tym miejscu. Tutaj będzie punkt startowy i teraz podaję wartość 5,0 z klawiatury. Teraz mogę podać wartość kątową, pod jakim kątem będzie moja linia tutaj ciągnięta. Ewentualnie pozostawić ją w takiej formie z ikonką równoległości, tak aby nie była tutaj, była tutaj na 0 stopni. Ja to uczynię. Zjeżdżam sobie w dół, znowu będę chciał mieć 5,0. 5,0, nie klikam Enter, tylko czekam na to, jaki kąt mam wybrać. Czyli po wpisaniu 50 z klawiatury teraz podaję, jaki ma być kąt tego mojego obrotu, tej linii. Będzie on tutaj 90 stopni, więc zostawiam go w spokoju. I znowu robię to samo, 5,0, nie klikając mam linię o szerokości 50, zjeżdżam w dół, 5,0 i dojeżdżam do samego końca. Zjeżdżam sobie po prawej stronie, tu już w tej chwili mi się pokazało 50, bo akurat wybrałem sobie taki wymiar i teraz będę zjeżdżał w dół. Co zrobić, jeżeli tego nie widać jest tutaj? Mogę wybrać rączkę plan, przesunąć się rączką, zrezygnować z rączki klikając na Escape i dalej pociągnąć tą linię 5,0 z klawiatury, zamykając. Teraz chciałbym dostać się do samego końca, czyli tutaj. I teraz rolką myszki sobie odjeżdżam, aby widzieć cały rysunek i aby ten rysunek był skonstruowany właśnie w takiej formie, jak jest mi potrzebna. Czyli mam tutaj 3 stopnie, takie jak Państwo widzą, o wymiarze 50 na 50. Jeżeli kliknę na Finish Sketch, przestanę, wyjdę z trybu rysowania i będę mógł sobie przejść do tego trybu takiego właściwego, ale jeszcze tego nie zrobię. Przesunę się z widokiem tutaj, bo ja osobiście jestem przyzwyczajony do trochę innego oprogramowania. Do programowania, które nazywa się Solid Edge i w Solid Edge'u nie mamy takiej możliwości, żeby wpisać i dopiero linię pociągnąć. Tam jest po wpisaniu wymiaru podajemy Enter i dopiero podajemy kąt, więc pokażę Państwu, co by się stało, kiedy Państwo by się pomylili i kliknęli sobie na Enter w trakcie. Klikam sobie na linię, wybieram sobie punkt startowy, daję 5,0 Enter z klawiatury i po kliknięciu na 50 Enter z klawiatury przestaje rysować linię. Linia została tak naprawdę tutaj odcięta i jest pojedynczą linią, która posiada dwie kropeczki do tego, żebym mógł się w nich zahaczyć, więc wybieram jeszcze raz linię, klikam sobie stuk w to miejsce i podaję znowu wartość 50, znowu 5,0, Enter, popełnię teraz błąd. Znowu mam tą samą sytuację, więc muszę się za pomocą linii dokleić. Co by się stało, kiedy Państwo by pomylili się w tej linii, na przykład dali linię, która będzie na przykład pod złym kątem i kliknęli sobie na Enter. Nagle pojawiło nam się dwie takie linie. Możliwości są dwie. Pierwsza jest taka, żebyście Państwo nacisnęli na tą linię, kliknęli na Delete z klawiatury i ją po prostu usunęli. A druga możliwość jest taka, żebyście Państwo wybrali sobie tutaj taki przycisk z nożyczkami, który nazywa się Trim i po prostu tym trimem sobie usunęli linie, które Państwu nie pasują. Wracamy do naszego rysowania. 5,0 mamy, 5,0 mamy, 5,0 mamy. Zamykamy całość i całość jest zamknięta. Te dwa obiekty nie różnią się zupełnie niczym, oprócz tego, że jeżeli Państwo nie podają tego wymiaru, to tak jakby ja podałem tutaj 50 i kliknąłem raz, od razu zrobiło mi się wymiarowanie. Wtedy, kiedy rysuję bez wymiaru, no to nie podaje mi się tutaj wymiarowanie i nie mamy już tych kreseczek wymiarowych. To jest tylko taka różnica. Klikam na Finish Sketch, żeby zobaczyć,
że rzeczywiście wszystkie elementy nam się ładnie narysowały i są wypełnione. Klikam na ikonkę dołku i teraz mogę Państwu pokazać to, co ostatnio, czyli zaznaczę dwa obiekty i sobie je wyciągnę, tak aby dalej móc nad nich pracować i dalej tworzyć na przykład swój materiał, chociażby do lekcji techniki i rzutowania prostokątnego, czy też nauki wymiarowania.